Szczęść Boże, coś wam powiem. Różnimy się tym, co poprowadziło nas w kierunku Boga. Jedni zwyczajnie zaczęli się modlić, drudzy prosili w konkretnej sprawie. Byli też tacy, co krzyczeli w jego kierunku, bo czuli się bezradni. I te kroki mogły być spokojne, ale także mogły być bolesne. Ale dzięki temu nasze życie zmieniło się. W postawie tego ślepca, idący na początku, doszukali się braku taktu, przez co chcieli go uciszyć. Ale w tym krzyku nie było nic niestosownego. Była prostota i szczerość. To, czego wymaga od nas Bóg. Żadnych wyszukanych gestów i sztucznej grzeczności. Mamy być autentyczni. Kiedy mamy jakiś problem i próbujemy o nim opowiedzieć drugiemu człowiekowi, to często zabieramy się za to, jakbyśmy chcieli co najmniej napisać powieść. Błądzimy, snujemy różne legendy, tworzymy całą otoczkę, przez co utrudniamy sobie wyrzucenie tego, co tak naprawdę nas boli. No przecież można prosto, bez ogródek powiedzieć: mam taki i taki problem. Pomóż, poradź, wesprzyj. Tak jak ślepiec. Jezusie, ulituj się nade mną, abym przejrzał. Przed Bogiem jest zupełnie tak samo. Tu nie jest potrzebna jakaś taka polityczna poprawność. Jednocześnie też nie można uginać się przed tymi, którzy próbują nas uciszyć i powiedzieć: daj sobie spokój. Jezus wobec tej prostej wiary ślepca nie mógł przejść obojętnie. Ten człowiek skradł jego serce, bo nie miał nic do stracenia. Nie otoczył się murem swoich dóbr. Był żebrakiem, nie tylko tym z ulicy, ale przede wszystkim względem Boga. Święty Ambroży stwierdził, że jeśli wiara jest silna, obroni cały dom, czyli może wszystko. I ten dzisiejszy obraz z Jerycha jest znów przesłaniem dla nas. Obok Zacheusza i człowieka pobitego na drodze, tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, dostajemy dziś niewidomego. Jego historia po części jest naszą, bo bywa tak, że nie widzimy tego, co jest wokół. W wielu sprawach nie dostrzegamy Bożej obecności. W ludziach nie widzimy ich potrzeb, samotności, problemów, bo często pędzimy z tłumem zacieczewionym w swoim egoizmie ludzi, którzy nie tylko nie widzą potrzebującego, ale wcale go nie chcą dostrzec. Sami kiedyś, będąc w potrzebie, wiemy, jak to jest nie mieć pomocy, spotykać się z ignorancją. Bóg odpowiada na osobistą, autentyczną potrzebę człowieka. Nie może to być jedynie przelotna zachcianka, ani ogólnie przyjęta oczywistość. Musimy wiedzieć, o co prosimy Boga. Dlatego często w praktyce potrzeba w prośbach wytrwałości, która wyraża determinację. Prośba o to, by przejrzeć, może być naszą modlitwą. Cud przejrzenia jest owocem Bożego działania i naszego zawierzenia. My potrzebujemy tej zbawczej mocy Jezusa, aby to On otworzył nam duchowe oczy, byśmy zyskali zdolność widzenia inaczej, niż widzi świat. Jeśli my dzisiaj, dostrzegając potrzebującego, przyjdziemy mu z pomocą, to on później stanie w tłumie, który będzie szedł i wyśpiewywał chwałę Boga. Przejrzenie jest nam potrzebne, by dostrzec światło, które jest w nas, ale aktualnie go nie widzimy. To światło to wiara w lepsze jutro, czyli nadzieja. A z nadzieją i za przykładem niewidomego uczymy się szukania Pana mimo przeszkód. Życzę tego każdemu słowami świętego Josemaryi Escrivy. Obyś szukał Chrystusa, obyś znalazł Chrystusa, obyś ukochał Chrystusa.